Wygrani kontra przegrani, największe sukcesy kontra największe porażki. Czas na 5 na 5 we Vroom TV. Kto w tym tygodniu był największym bohaterem, a kto został frajerem? Bartosz Musiał, Magda Wilk. A zaczynamy tradycyjnie od przegranych. Na miejscu piątym Pastor Maldonado, Sergio Perez oraz Nico Hülkenberg. Trzej kierowcy, którzy otrzymali punkty karne po zakończeniu Grand Prix Malezji. Trzy dostał Maldonado za to, że przekroczył prędkość podczas neutralizacji toru. Dwaj pozostali dostali dwa punkty za incydenty na torze. Na miejscu czwartym mistrz świata MotoGP Marc Marquez. Poprzedni sezon rozpoczął fenomenalnie, ten bardzo słabo. Hiszpan zaspał na starcie i w pierwszym zakręcie wpadł między rywali, co zakończyło się dla niego wycieczką poza tor. W efekcie spadł na koniec stawki, a dojechał do mety dopiero na piątym miejscu. Pozycja trzecia dla szefostwa Mercedesa za dobór strategii podczas Grand Prix Malezji. Sam Lewis Hamilton się wkurzał, że nie dostał takiej opony, jaka dawałaby mu szansę, no i lepsze czasy, przez co dojechał drugi, a Ferrari wygrało pierwszy wyścig od prawie dwóch lat. Na miejscu drugim największych przegranych kibice w Lesznie, bo nie zobaczyli zawodów finałowych Mistrzostw Polski par klubowych. Na przeszkodzie stanęła pogoda. Intensywny deszcz nie pozwolił na przygotowanie toru na tyle, by zawodnicy mogli bezpiecznie rywalizować. A na miejscu pierwszym największych przegranych kierowca wyścigowy Frank Montagny. Francuz właśnie dostał dwuletni zakaz startów, bo podczas listopadowego wyścigu Formuły E badanie antydopingowe wykazało obecność kokainy w jego organizmie. Zawodnik, który ma za sobą starty w wyścigu Le Mans oraz na torach Formuły 1, powinien naszym zdaniem dostać dożywotni zakaz, bo nie ma miejsca dla ćpunów w sporcie, a tym bardziej motorsporcie, gdzie bezpieczeństwo zależy od tego, w jakim stanie psychicznym i fizycznym są zawodnicy. Czas na wygranych. Miejsce piąte Sebastian Vettel. Po dłuższej przerwie ponownie wraca na najwyższy stopień podium. W swoim drugim starcie w Ferrari zwyciężył właśnie w Grand Prix Malezji. Wygrana na pewno była wyczekiwana nie tylko przez niego, ale również przez zespół, który dawno już nie odniósł takiego sukcesu. Miejsce czwarte Valentino Rossi. Zawodnik Yamahy startował z ósmego pola. Okrążenie po okrążeniu gonił top 3 i przegonił. Finalnie wygrał Grand Prix Kataru, przez co prowadzi również w klasyfikacji generalnej. Miejsce trzecie Kuba Giermaziak. Prawdziwa gratka dla polskich kibiców. Kuba zasiądzie za kierownicą ponad 400-konnego Ferrari 458 Italia GT2. A gdzie? W 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Mamy nadzieję, że będzie co świętować, ponieważ model ten wygrywał już ten wyścig i to w zeszłym roku w klasie GT2. Miejsce drugie Rafał Grzesiński i Mateusz Tutaj. Panowie mimo awarii auta na sobotnim prologu wygrali właśnie 9. memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza w Wieliczce. Dla Grzesińskiego to już zresztą trzecia wygrana, przez co zrównał się w statystykach z Leszkiem Kuzajem. Miejsce pierwsze Grzegorz Grzyb i Robert Hundla. Mistrzowie Słowacji podbili również Węgry i to z całkiem niezłym wynikiem, albowiem wygrali klasyfikację generalną w Eger Rally, rundzie zaliczanej również do Mistrzostw Słowacji. Gratulujemy i liczymy, że pojawią się również i w tym roku na odcinkach, ale już Mistrzostw Polski.